Hola, ¿qué tal? Witajcie, moi drodzy, w kolejnym podcaście, który dzisiaj dla Was przygotowałam we współpracy z Klaudią z bloga Optimismo Compartido. Cześć, Klaudia. Cześć. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłaś. Nie ma sprawy, ty też mnie zaprosiłaś, więc wcześniej już też rozmawiałyśmy trochę na inne tematy niż dzisiaj, ale było mi bardzo, bardzo miło, dlatego super, że możemy się jeszcze raz spotkać. Powiedz proszę, bo wspomniałam, że jesteś autorką bloga Optimismo Compartido. Powiedz proszę, czy czymś jeszcze się zajmujesz, jeżeli chodzi o hiszpański, tak w sieci? Tak jak już właśnie wspomniałaś, tworzę bloga Optimismo Compartido, gdzie pomagam zorganizować się, zaplanować, żeby mieć właśnie czas na rozwój, zwłaszcza ten rozwój językowy. Z racji tego, że język hiszpański jest moją miłością, na blogu wszystko, co publikuję, jest po polsku i po hiszpańsku. Tak samo gdzieś tam w social mediach, jak gdzieś coś publikuję, to zwykle w dwóch językach. Staram się na blogu umieszczać różne propozycje tego, jak się zorganizować, ale też tego, gdzie szukać takiej wiedzy, jakie książki są warte kupienia, jakie strony są warte tego, żeby śledzić. Także staram się pokazać, jak się otaczać językiem hiszpańskim i nie tylko. Świetnie, super. Właśnie dlatego chciałam dzisiaj z Tobą pogadać trochę o tym, jak planować swoją naukę hiszpańskiego, ponieważ bardzo wiele osób, które spotykam na swojej drodze, już zaczyna troszeczkę inaczej podchodzić do nauki, na przykład języka, i uczy się samodzielnie. Dlatego to bardzo mnie interesuje. Czy miałabyś jakieś dla nas wskazówki, jak się organizować, jeżeli uczymy się po prostu tak sami? No i właśnie, tutaj mi się nasuwa pierwsze pytanie, czy to jest tak, że każdy może się dobrze zorganizować i czy każdy może dobrze zaplanować sobie tę naukę języka hiszpańskiego w tym przypadku, czy no nie jest tak zawsze, czy musimy mieć jakieś konkretne cechy charakteru, żeby to zrobić? Jak to wygląda Twoim zdaniem? Z zaplanowaniem czegokolwiek i z organizacją jest podobnie jak z talentem językowym do nauki języków. Jedni będą się wykręcać, że właśnie nie mają tej cechy charakteru potrzebnej do zorganizowania się, czy też nie mają talentu językowego, żeby się uczyć, a drudzy po prostu wsiądą na ten wózek i zaczną pracować, żeby to osiągnąć. Co jest niezbędne do tego, żeby się zorganizować, i to jest jedyna rzecz, która uważam jest potrzebna, to są chęci i motywacja. Ponieważ jeżeli to będzie, to nawet osoba, która twierdzi, że nigdy w życiu się nie umiała zorganizować, to się zorganizuje, a jeżeli nie będzie motywacji, to choćby ktoś miał 100 tysięcy kalendarzy i bata nad sobą, to się nie zorganizuje. Także ja to widzę właśnie po osobach, które na przykład w życiu prywatnym nijak się nie organizują, a zawodowo potrafią mieć kalendarz, potrafią pilnować wszystkich obowiązków, czyli jednak się da, tak? Więc to nie jest od cech charakteru, tylko jednak od tej motywacji. I tutaj w tym przypadku jest dokładnie tak samo. Tak, bo w pracy często musimy, nie mamy po prostu opcji się jakoś tam organizować, bo część projektów po prostu nie będzie możliwa do zrealizowania, a no nie zawsze w tej części prywatnej możemy to zrobić i tak nie zawsze nam się chce organizować. Jak myślisz, z czego w ogóle to wynika? Taka, wiesz, troszeczkę takie rozdwojenie często, tak, że w pracy jesteśmy tacy super zorganizowani, mamy kalendarz i wszystko, a w takim życiu prywatnym, powiedzmy w tym przypadku językowym, tak nie jest. Masz na to jakąś swoją teorię? Moja teoria jest właśnie taka, że przez to, że musimy się porządnie zorganizować w pracy, gdzieś chcemy odpuścić. Jednak, no bo powiedzmy, są takie osoby, powiedzmy jak ja, które uwielbiają planować i uwielbiają się organizować, robić sobie listy, odhaczać i tak dalej, i tak dalej. Ale to powiedzmy wynika z tego, że to jest jedna z pasji, tak? Jedni lubią czytać książki, drudzy oglądać filmy i tak dalej, a to jest po prostu kolejna rzecz, którą ktoś lubi robić. A w momencie, jak
to nie jest jakąś twoją pasją, ale wiesz, że musisz się zorganizować, to robisz to w jednej sferze życia, a w drugiej sobie odpuszczasz, bo gdzieś tam to nie jest twoim konikiem, tak? Mm-hmm. Ale nie wynika to z tego, że nie umiesz tego, tylko po prostu w tym momencie tego nie chcesz. Rozumiem, ale to z pewnością ma wpływ też na efektywność nauki, bo to jest jakby druga sprawa, o którą chciałam Cię zapytać. W ogóle jak to nasze planowanie, ponieważ jeżeli tego nie będziemy planować, jeżeli będziemy tylko i wyłącznie podchodzić jak do jakiejś, nie wiem, jakiejś czynności, którą wykonujemy tylko w czasie wolnym, to ta efektywność, myślę, że wtedy jest dużo niższa, tak? Bo raz nam się chce, raz nam się nie chce, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób kontrolować, więc jak to planowanie, jeżeli już się zabierzemy do tego w jakiś tam sposób, to jak to wpłynie na ten efekt naszej nauki, efektywność? To znaczy samo planowanie jako tako nie wpływa na efektywność, ale już ta realizacja tego planu. Ale to jest podobnie tak, jak ktoś chodzi na jakieś zajęcia grupowe, powiedzmy dwa razy w tygodniu ma zajęcia z języka i nie robi nic poza tym, czyli tylko te dwie godziny w ciągu tygodnia on czy ona bierze aktywny udział w zajęciach, ale nic poza tym nie robi, no to te efekty będą takie sobie i może powiedzieć: nauczyciel mnie nie nauczył, nauczycielka nie włożyła w siebie tyle, żeby mnie nauczyć. Jednak to jest troszeczkę za mało. I tak samo jest z tym planowaniem, że możemy sobie super zaplanować, tak samo jak właśnie możemy mieć super nauczyciela, ale jak później nic z tym planem nie zrobimy, no to efekt będzie taki sam, jakbyśmy nie zaplanowali. Ale w momencie, jeżeli planujemy, ale życie nam się zmienia w trakcie tygodnia, w trakcie miesiąca, tak jak teraz wszystko się pozmieniało nagle, tak? I wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, musieliśmy przeorganizować totalnie, to w tym momencie, mając cokolwiek zaplanowane i realizując choćby 20% tego, co sobie założyliśmy, to i tak jesteśmy do przodu o te 20%, niż jakbyśmy nie zaplanowali nic. Ja to na przykład na swoim przykładzie widzę, jak uczyłam się w cudzysłowie francuskiego w zeszłym roku. Aha. Co wyglądało mniej więcej tak, że no uczę się francuskiego. Ale moje uczenie się francuskiego polegało tylko właśnie na tym, że raz w miesiącu od wielkiego dzwona otwierałam jakąś książkę i jak to się czyta. Ale właśnie od listopada wprowadziłam sobie planowanie francuskiego i sobie planuję, że tam w tym miesiącu przeczytam jeden artykuł, w kolejnym miesiącu przeczytam kolejny artykuł i tak dalej. Powoli, powoli, bo jednak dla mnie francuski jest bardzo skomplikowany, jeżeli chodzi o wymowę. Mhm. Dlatego tutaj myślę, efektów nie mogę się spodziewać się bardzo szybko, bo też nie mam dużo czasu. Ale właśnie, jest ten plan, więc już coś robię, tak? Już jestem bliżej nauczenia się francuskiego niż samego właśnie uczę się francuskiego, więc tak, tylko takiego mówienia, prawda, o tym. Dokładnie. Mhm. Czyli teoretycznie planowanie nam pomaga w realizacji, a ta realizacja jest kluczem tak naprawdę do efektywności w tym przypadku. Czyli to jest taki środek, który potrzebujemy do tego, żeby ten sukces językowy w którymś momencie osiągnąć. Super, a powiedz, jak takie planowanie powinno wyglądać krok po kroku? Wiem, że ty jesteś autorką też takich kalendarzy, planerów do właśnie planowania nie tylko chyba życia językowego, ale także powiedzmy prywatnego czy zawodowego. Zaraz pewnie opowiesz, jak to u ciebie wygląda. Także bardzo mnie ciekawi, jak tak dla osoby, która zupełnie nie wie, od czego zacząć, jak to powinno wyglądać, twoim zdaniem? Zacznę może od kalendarza. Mhm. Kalendarz Optimismo Compartido jest tak naprawdę kalendarzem do zaplanowania całego naszego życia, nie jakiejś tam konkretnej sfery właśnie językowej. Na każdy miesiąc jest przewidziana jedna kartka właśnie takiego planowania językowego, ale oprócz tego wszystkie plany zawodowe, jeżeli ktoś jest studentem, uczniem, tam też jest miejsce na plan zajęć jakiś,
plan posiłków, także można tam wszystko wcisnąć, bo ja cały czas miałam ten problem, że musiałam mieć kalendarz, a oprócz tego zeszyt, a jeszcze notesik, bo tu planowałam to, tu tamto i tak dalej, a tak jakby ten kalendarz już jest po to, żeby nie nosić 100 tysięcy kartek, tylko mieć jedną książeczkę. A co do samego właśnie planowania krok po kroku, to ja jestem właśnie za podziałem planowania nauki na gramatykę, słownictwo, czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Przy czym bardzo często ludzie mówią, że tego się nie da zaplanować w oderwaniu, że to jest głupota w ten sposób podchodzić do tematu, że to się powinno całościowo brać. I to jest tak, że planując na przykład czytanie, wiadomo, że nie tylko czytasz, tylko też sprawdzasz sobie jakieś słownictwo, czasami zainteresuje cię jakaś struktura gramatyczna, więc zaczynasz grzebać dalej, ale tak jakby chodzi o to, żeby każdej tej strefie, każdej tej kategorii poświęcić konkretny czas, tak? Czyli ucząc się gramatyki, nie wiem, czytać sobie jakieś opracowania gramatyczne, słuchać jakiegoś opracowania gramatycznego na YouTubie, czy zrobić dwa ćwiczenia jakieś konkretne na gramatykę, ale przy okazji na przykład też uczymy się słownictwa, bo gdzieś tam coś się wyłapie nowego i tak dalej. Także planując w oderwanych kategoriach, i tak wiadomo, że za inne kategorie też zahaczamy, ale chodzi właśnie o to, żeby nigdy nie zapominać o żadnej kategorii, bo możemy, nie wiem, świetnie znać gramatykę i po prostu no, nikt nas nie zagnie z subjuntivo, ale nie będziemy potrafili otworzyć nikogo, tak? I chociaż w teorii jesteśmy na C2, to nic nie powiemy, do nikogo się nie odezwiemy i tak dalej. Więc to chodzi o to właśnie, żeby się nie zapomnieć, żeby o wszystkich kategoriach pamiętać. I druga sprawa, taka powiedzmy zasada w tym planowaniu, żeby gdzieś to sobie zapisywać na kartce, a nie tylko planować w głowie. Bo dużo ludzi ma tak, że a ja sobie zaplanowałem, ja to wszystko mam w głowie, ja to będę pamiętać. A pamięć ludzka jest ulotna, zwłaszcza, że teraz mamy bardzo dużo obowiązków, dużo rzeczy chcemy zrobić dodatkowych, więc ja zapisuję sobie wszystko. Od tego, co chcę zjeść, przez to, co chcę obejrzeć, po to, czego chcę się nauczyć, bo dzięki temu o tym wszystkim pamiętam. A też dzięki temu, że sobie zapisujemy, potem możemy odhaczyć i na przykład na koniec miesiąca widzimy, ile nam się faktycznie udało zrobić. Bo to też do mnie często osoby wracają, bo u mnie w kalendarzu są takie rejestry, że tam się da zaznaczać, że się coś zrobiło i później się widzi, nie wiem, cały tydzień zakreślony, że się robiło, tak? Bo w tym momencie my możemy sobie pomyśleć, o Boże, nic nie robiłam cały tydzień, a potem widzimy, no ale jak to, tutaj przeczytałam 6 artykułów, udało mi się zrobić 5 ćwiczeń, czyli jednak to nie było nic, nie tak? To. A widzimy te efekty i to nas motywuje dalej do dalszej pracy. A jak to wygląda krok po kroku? Po pierwsze musimy sobie ustalić taki odgórny cel, do czego tak naprawdę nam ten język jest potrzebny. Tutaj nie chodzi o to, że moim celem jest znajomość hiszpańskiego na B2, ale co to jest dla ciebie to B2? Co to znaczy? Chcesz gdzieś pojechać, chcesz pracować, chcesz do kogoś mówić, chcesz pisać, nie wiem. To właśnie chodzi o taką w tym określeniu celu, o taką wizję naszą, tak? Czyli jak się widzimy, co czujemy, gdzie jesteśmy, z kim rozmawiamy i tak dalej, bo samo uczenie się języka dla uczenia się języka to trochę za mało. Nie wiem, ja na przykład moim celem dla francuskiego jest przeczytanie książki, która nie została przetłumaczona na polski. Kiedy mi się to uda osiągnąć, no to zobaczymy, jak mi będzie szła praca. Tak? Dokładnie, moim celem nie jest C2, tak? Moim celem jest przeczytanie tej książki i jak ja to zrobię, to już jest ta realizacja. I też właśnie dzięki temu mam tą motywację, tak? Bo ta książka jest moją motywacją. Dla kogoś może być właśnie motywacją to, że chcę jechać do Barcelony na wakacje, chcę jechać do Madrytu na wakacje, móc rozmawiać z ludźmi, pytać o drogę. To też są cele, tak? I to nas kieruje i to nam mówi, co dalej. I później, jak już mamy to określone, czyli takie
bardzo duży ogół, do którego dążymy, potrzebujemy sobie to rozbijać na cele roczne, cele miesięczne, cele tygodniowe. Tutaj sobie już wypisujemy, co chcemy zrobić, gdzie tego możemy poszukać, czyli czy to będą książki, konkretne rozdziały w książkach, artykuły w gazetach, filmy na YouTubie, czy możemy też się posiłkować kursami językowymi jakimiś. Online jest tak dużo fantastycznych kursów. Zresztą sama jesteś autorką jednego z nich. No tak się składa. I po prostu trzymać się tego, żeby to na przykład było naszą wskazówką, ale oprócz tego szukać dalej. No i ostatnią odpowiedzią jest, bo mamy już co, mamy już gdzie i mamy kiedy. Czyli ile tak naprawdę w ciągu tygodnia mamy tego czasu, żeby móc poświęcić go tak stricte tylko i wyłącznie na naukę. Bo ja też u siebie na blogu dużo piszę na temat tego, jak się otaczać tym językiem, gdzie kraść takie te minuty nie do końca poświęcone w 100% koncentracji, ale właśnie tak dodatkowo. Ale oprócz tego trzeba gdzieś tam wykraść powiedzmy jakieś 15 minut, pół godziny, żeby konkretnie iść z tym co i gdzie. Tak, i to też widzę po sobie, jeżeli mam gdzieś z tyłu głowy to, co powiedziałaś, bardzo mi się spodobało to słowo wizja. Jeżeli ja mam wizję siebie, niekoniecznie, że znam konkretny poziom językowy, bo ja tak nie za bardzo lubię te oznaczenia, bo to jest bardzo, bardzo ogólne, a my jesteśmy każdy tak naprawdę inny i każdy, dla każdego to na przykład B2 znaczy coś innego, każdy ma swoje te cele i to jest bardzo taka ogólna klasyfikacja, ona jest potrzebna, wiadomo, czasami trzeba się mniej więcej zorientować, ja z niej korzystam też na co dzień jako nauczyciel, ale mimo wszystko to jest to, co mówisz, że ta wizja musi być konkretna i nasza i to, co u kogoś działa, niekoniecznie będzie działało u nas i odwrotnie, więc to mi się bardzo spodobało. No i wtedy dużo łatwiej nam tą realizację planować, czyli te małe kroki, bo taka jest prawda, jeżeli będziemy mieć jakiś cel, to fajnie byłoby gdzieś no nawet codziennie do niego dążyć, bo no każda podróż się zaczyna od tego pierwszego małego kroku i chociaż czasami ja mam wrażenie, że to nas tak przeraża, że ta wizja jest tak odległa, że gdzieś no, tracimy tą motywację, bo wydaje nam się, że to nigdy nie nastąpi. Czy miałabyś jakąś radę dla osób, które to tak troszeczkę przeraża, że to jest takie odległe i gdzie tutaj ja będę z kimś rozmawiał, skoro, nie wiem, dopiero zaczynam się uczyć? Właśnie to jest to, że ta nasza wizja powinna być naszą motywacją, a nie demotywatorem. Czyli ja sobie lubię robić takie kolaże motywacyjne właśnie, gdzie się widzę, jak widzę dany cel, bo to mnie motywuje, ale to jest właśnie ten wielki cel, do którego dążę, ale on jest tylko motywacją, a skupiam się na krokach, tak? I jestem tu i teraz i nie patrzę właśnie na to, że ta wizja jest jeszcze daleko, tylko właśnie ja sobie planuję ten konkretny miesiąc, ten konkretny tydzień i skupiam się na odhaczaniu tych punktów z danego tygodnia, żeby właśnie te małe kroki doprowadziły nas w końcu do tego celu. Bo też jest w nauce języków coś takiego, że w pewnym momencie uczymy się, a ciągle nie widać tych postępów. I w tym momencie wiele osób się poddaje, a to jest ten punkt, w którym w pewnym momencie coś zaskoczy i przejdziemy na kolejny poziom. Ja tak miałam ostatnio właśnie czytając jakąś książkę po angielsku, że do tej pory zawsze moja głowa tłumaczyła polski, polski i tak męczyła się w czytaniu, a w pewnym momencie coś zaskoczyło, ja po prostu zaczęłam myśleć po angielsku czytając tą książkę. Super. A też mogłabym się zdemotywować, że Boże, tyle się go uczę, a ja dalej tłumaczę w tej głowie i się męczę, tak? Tylko właśnie trzeba się skupiać na tym tu i teraz, czytam dane zdanie, kolejne zdanie, aż w końcu nagle pójdzie do przodu. Tak, czyli ta uważność, to sprowadzanie siebie do tak naprawdę dnia dzisiejszego, bo nad tym mamy największą kontrolę,
I możemy zadecydować każdego dnia, co my chcemy zrobić, żeby być bliżej tej wizji. To jest prawda, bo ja to zaobserwowałam u siebie, powiedzmy, tworząc ten kurs, o którym wspomniałaś, bo no, to jest bardzo duży projekt, zrobienie takiego kursu od podstaw i zawarcie tak wielu aspektów języka, więc jak ja sobie w ogóle pomyślałam, że to jest taka ilość materiału, że ja tego nigdy nie zrobię. Ale mówię, nie, dobra, nie będę myśleć o tej przerażającej ilości rzeczy, którą mam jeszcze do zrobienia w przyszłości, tylko mówię, co mogę zrobić dzisiaj, żebym mogła się przybliżyć do realizacji tego celu. I tak sobie codziennie powtarzałam i jakąś taką najmniejszą rzecz robiłam, żeby ten wózek pchać dalej i faktycznie jest możliwe dojście do tej wizji, do tego celu, tylko trzeba, to jest to, co mówisz, trzeba być skupiony na tym odhaczaniu tych codziennych, czy też tygodniowych, maksymalnie wręcz miesięcznych celów, bo widzisz, też właśnie czasami życie za nas decyduje, prawda? Dokładnie, bo wszyscy mówią, że zarządzanie projektami to jest tylko temat korporacji, a tak naprawdę całe nasze życie to jest zarządzanie projektami, bo jak my będziemy podchodzić do czegoś właśnie, o, mam wizję, ale nic z tą wizją nie robię, to nic, to nas w ogóle właśnie nie popcha do przodu, tylko będzie nas demotywować. Ale w momencie, jeżeli nasza wizja będzie naszym dużym projektem, który sobie rozbijemy później na mniejsze cele i mniejsze cele, to jest po prostu zwykły projekt, któremu poświęcamy, nie wiem, miesiąc, rok, 5 lat, w zależności od tego, jak daleka jest ta wizja, żeby go zrealizować. Właśnie też wiele osób demotywują takie różne nagrania, filmiki, że tam naucz się języka w rok. I ja uwielbiam kanał Patryka Język w rok i w zeszłym roku śledziłam, jak się uczył greckiego, w tym roku śledzę, jak się uczy niemieckiego, ale on ma na przykład dużo czasu na to i to jest główny jego temat, ale w momencie, jak ktoś pracuje w zupełnie niezwiązanej z naukami języków dziedzinie, a języków się uczy na przykład do tego, żeby podróżować, to wiadomo, że nie będzie mieć czasu na przykład, nie wiem, pół godziny codziennie, tylko powiedzmy godzinę tygodniowo, tak? I chodzi o to, żeby się właśnie nie porównywać do innych, bo biegłość w języku dla każdego oznacza co innego i ten czas, który możemy poświęcić, też jest inny, więc w tym momencie najlepiej jest się skupić właśnie na tym moim projekcie, jego rozbijać na cele, a nie podglądać innych, bo nie wiemy, ile czasu oni mogą poświęcić. Właśnie to jest super, tak nawiasem mówiąc, w kanale Patryka, że on pokazuje i mówi o tym, że dzisiaj byłem w stanie tyle i tyle poświęcić na naukę języka. Dzisiaj byłem w stanie poświęcić więcej, dzisiaj mniej i tak dalej. Więc ludzie mogą sobie wyobrazić, ile tak naprawdę jego to pracy kosztuje, tak, żeby w ten rok dojść do takiego poziomu. Ja na przykład w rok nie dojdę do takiego poziomu z moim francuskiem, jak on dojdzie z niemieckim, bo ja na francuski poświęcam pewnie ze 100 razy mniej czasu, jak on na niemiecki. Ale to jest właśnie super, że każdy może się nauczyć tyle, ile jest w stanie poświęcić na to czasu i nie wolno się porównywać. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne, bo też każdy startuje z innego pułapu, każdy ma zupełnie inną ilość czasu, każdy ma też, może mieć inny cel, który chce osiągnąć, bo tak jak mówisz, dla każdego biegłość czy powiedzmy to, że ja mówię po hiszpańsku, oznacza coś innego, bo jeden chce się wypowiadać pięknymi, pełnymi zdaniami i jednak zależy mu na poprawności, a druga osoba chce się tylko i wyłącznie dogadać, więc to będą zupełnie inne kroki podejmowane i inna ilość czasu poświęcana po prostu na to, więc te porównania tak naprawdę w żadnej sferze życia nie są dobre, aczkolwiek też są często nieuniknione, ale warto o tym pamiętać, że każdy startuje z innego miejsca i też ta ambicja często nam zabija tę naszą wizję i bardzo szybko się dołujemy po prostu w momencie, kiedy widzimy, że ktoś tam już tyle zrobił, ktoś tyle umie albo ktoś, no nie wiem, ma taki cel, to ja też taki muszę mieć. Nie, te cele muszą być nasze, bo inaczej to się po prostu nie uda, prawda?
Dokładnie tak, właśnie. Ostatnio gdzieś była jakaś rozmowa na jakiejś grupie, że ile czasu potrzebuje, żeby poznać hiszpański biegle. Tak. I tam dziewczyna napisała: ja się nauczyłam hiszpańskiego biegle w pół roku. A ja ją zapytałam: ale co to dla ciebie znaczy biegłość? Bo dla mnie biegłość to znaczy, że jestem w stanie czytać artykuły na takie specjalistyczne, tak, na różne tematy. I wypowiadam się bezbłędnie, to jest biegłość, Tak. tak? No nie, no dla mnie jest, że mogę się dogadać. No i właśnie. Tak, To to jest chodzi o te cele, perspektywa. tak. Tak. A Dokładnie. powiedz mi, a masz jakiś taki jeden albo dwa triki, którymi mogłabyś się podzielić z naszymi słuchaczami? Jaki ty stosujesz na przykład w trakcie uczenia się jakiegoś języka, w tym przypadku francuskiego? Tak, ja mam nawet kilka takich trików i też o nich piszę na blogu, też na pewno będę rozszerzała niektóre tematy. Jednym z nich jest zasada ołówka i gumki, czyli O. ja wszystko sobie planuję ołówkiem i tylko tak jakby długopisem planuję rzeczy na kolejny dzień. Że wiem, że to zrealizuję, bo nic się za wiele nie wydarzy, a nawet jeżeli się wydarzy, to gdzieś to podciągnę kolejnego dnia, ponieważ nic tak nie demotywuje, jak cały kalendarz zapisany i zrealizowane 3 punkty. A w momencie, jak piszemy ołóweczkiem, co nam się nie uda, przepisujemy na przykład ołówkiem na kolejny tydzień, na kolejny miesiąc, z czegoś możemy zrezygnować, bo się okaże, że w ogóle to nie było naszym celem. A dzięki temu właśnie nie jest pomazany cały kalendarz, czy nie jest cała lista po prostu demotywująca, tylko ołówek i gumka w tym momencie robią nam całą robotę. Kolejną sprawą jest to, że ja zawsze zachęcam do planowania 15 minut, ponieważ ludzie lubią coś takiego robić: a teraz siadam do nauki języka. No to sobie planuję 2 godziny w poniedziałek, 2 godziny w czwartek i tak po prostu przez cały rok będę jechać. I pierwszy tydzień jest motywacja super, drugi tydzień jeszcze jesteśmy w styczniu, trzeci tydzień jeszcze ktoś zrobił wyzwanie językowe, czyli jadę dalej na wózku, jest luty, Boże, 2 godziny mam siedzieć nad tym Tak. językiem. I się zaczyna już Zniechęcenie to takie, ja nie będę w ogóle siadać, tak? no. W czwartek, Boże, 2 godziny. Nie, to ja będę w ogóle robić coś innego. A planując sobie tylko 15 minut i dając sobie jakieś zadanie, które wiemy, że w 15 minut zrobimy, często i tak będziemy siedzieć dłużej, jeżeli czas nam na to pozwoli i motywacja, ale właśnie w momencie siadania my wiemy: a to tylko 15 minut. Zrobię tylko to zadanie i mogę iść robić inne rzeczy. Ale dzięki temu właśnie, nie wiem, codziennie, co drugi 15 minut poświęcamy i to jest ten malutki krok. Ale niejednokrotnie z tych 15 minut może się zrobić godzina i jedziemy dalej, tak? Nie poddajemy się, bo nie przeraża nas ten czas. Kolejną taką rzeczą jest też ulubiona pora dnia. Wiadomo, nie wszyscy mają możliwość nauki w tej konkretnej porze, ale często nam się to uda, tak? Jedni lubią pracować z samego rana. Ja też bardzo zachęcam do tego, żeby wstawać 15 minut wcześniej, bo co to jest 15 minut? Tam dwie drzemki mniej, tak? Ale coś porobić dla tego języka z samego rana. Czy nie wiem, 15 minut wcześniej wyłączyć telewizor, czy odejść od komputera i przed snem, tak? To jest tak krótki czas, że on nie demotywuje, a właśnie możemy chwilę poświęcić. Czy nawet w pracy przygotować sobie z samego rana czy dzień wcześniej jakieś jedno ćwiczenie i w pracy zamiast wyjść na papierosa czy przy śniadaniu drugim móc sobie zrobić jakieś ćwiczenie. I Jakieś dzięki małe temu, rzeczy takie. dokładnie, dzięki takim małym rzeczom jesteśmy w stanie iść do przodu. No i otaczać się językiem. Możemy sobie naklejać jakieś motywujące cytaty w tym języku, czytać blogi, słuchać podcastów, nawet jeżeli wszystkiego nie rozumiemy. Ja sobie na przykład słucham po francusku jakichś podcastów rozwojowych, jak mniemam. Niewiele rozumiem,
Niewiele rozumiem, ale wyłapuję właśnie tam raczej analogię z hiszpańskiego jakichś brzmiących słów, ale właśnie powoli, powoli otaczasz się tym językiem i on gdzieś tam w twojej głowie cały czas jest z tyłu. Właśnie do tego też służy kalendarz Optimismo Compartido, żeby właśnie po hiszpańsku cały czas móc w tym języku przebywać. Super. I kalendarz jest po hiszpańsku cały, tak? Tak. W zeszłym roku były dwie wersje kalendarza, to znaczy jedna po polsku, druga po hiszpańsku, bo gdzieś tam pewne osoby chciały, żeby był po polsku, ale od tego roku już będzie tylko po hiszpańsku, ponieważ to jest ten cel, tak, żeby się otaczać językiem, a nie uczyć się języka, ale jednak kalendarz był po polsku. Kalendarz jest cały po hiszpańsku, na końcu kalendarza jest słowniczek, także jeżeli nie znamy jakiegoś słówka, można sobie super wrócić do słowniczka, nawet napisać ołówkiem danego dnia, co to oznacza, ale już patrzymy na to słowo za tydzień, za kolejny tydzień już pamiętamy to słowo, tak? Więc super, tylko i wyłącznie język hiszpański, żeby właśnie żyć tym językiem. Okej, świetnie. No dobrze, bardzo, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie rady, których nam udzieliłaś. Mam nadzieję, że moi słuchacze tutaj wyciągną jakieś wskazówki dla swojego planowania. Bardzo Ci dziękuję, że cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.